Witam wszystkich na moim kanale. Proszę Państwa, jestem w zimowej kwaterze mojego kampera. Mojego kampera, który no już niebawem będzie mógł wystartować w kolejną daleką podróż. Miejmy nadzieję, że zdążę uciec jeszcze przed czymś, co ma się tu prawdopodobnie wydarzyć. No, mój kamper dopiero w zasadzie od marca będzie mógł ruszyć, bo jest, ma taką rejestrację od 3 do 10 miesiąca, także na razie jestem jeszcze uziemiony, można tak powiedzieć, a sytuacja robi się bardzo niebezpieczna. Proszę Państwa, zbliża się 22 lutego, który tutaj przez wielu znawców tematu uważany jest za bardzo niebezpieczną datę. Wtedy będzie odlatywał Joe Biden, który jest no skompromitowany całkowicie politycznie, korupcyjnie, rodzinnie. Jego syn zamieszany w afery na Ukrainie będzie odlatywał z Polski 22, proszę Państwa, luty. Kamper dobrze, nawet muszę powiedzieć, wytrzymał te parę miesięcy. Nie widać tutaj żadnych pleśni, ani powietrze też się nie zepsuło. Wszystko, proszę Państwa, jest gotowe do odjazdu. Baterie również trzymają. No, jeszcze miesiąc. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja na świecie nie zmieni się. Ale, proszę Państwa, dochodzą mnie bardzo, bardzo ciekawe i niebezpieczne, co tak tu dużo mówić, informacje. Otóż wielu kamperowiczów z Holandii i z Niemiec udało się w kierunku Maroka, proszę Państwa. Gibraltar i Maroko, tam widać bardzo duży ruch właśnie takich gości, którzy uważają Europę obecnie za dość niebezpieczną, i to dzieje się, proszę Państwa, nie dlatego, że jest tak fajnie tutaj. A tak fajnie nie jest. O tym mówił Kautzwela, o tym mówi Eter, że ma być jakiś atak czy wprowadzenie Polski do wojny. Zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie wiele przesłanek mówi, aby tym samochodem jak najszybciej wyruszać. Ja też zastanawiam się, czy w kierunku Albanii, ale Bałkany zawsze były takim wybuchowym, proszę Państwa, miejscem, czy jednak właśnie Gibraltar i ewentualny przeskok na kontynent, który wydaje się być, no, co tu dużo mówić, w tej chwili bardzo interesującym miejscem do przeżycia tego resetu światowego, który jak zwykle będzie miał miejsce na terytorium Europy Środkowej. Jeżeli się nic nie stanie, to znaczy, że te wszystkie opowieści, proszę Państwa, są gównowarte. Zobaczymy 22, 27, o tym mówił Eter, o tym mówią jasnowidzowie jackowscy również, proszę Państwa. Alois Ilmajer mówił o ciepłej zimie, proszę bardzo, luty, a tutaj mamy wysokie temperatury. Także scenariusz, który te siły zła będą chciały realizować według wszystkich przez siebie napisanych religii, może, proszę Państwa, może zacząć się właśnie na końcu tego miesiąca. Miejmy nadzieję, że coś nie wypali, że coś tam im się popsuje i ten plan zostanie chociaż trochę przesunięty, może zmieniony. A najlepiej było, gdyby w ogóle padł na twarz i nic się nie stało, ale na wszelki wypadek sprawdzam, proszę Państwa, gotowość bojową mojego kampera i stwierdziłem, że jest wszystko ok. Także czekamy na 22 lutego, na 27. Jeżeli nic się nie wydarzy, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli się coś wydarzy, to może jeszcze zdążę tym kamperem gdzieś w kierunku południa się przemieszczać. Zobacz, jak sądzicie, a tak a propos, gdzie najlepiej jechać? Hiszpania, Gibraltar, czy Montenegro, Czarna Góra i Albania? Jak wam się wydaje, gdzie będzie najbezpieczniej? A może po prostu trzeba siedzieć na dupie tutaj w tych górach i po prostu obserwować to, co się dzieje, w spokoju, radości i miłości. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.